Czemu tak często widzimy jedzenie w filmach? Czy odgrywa jakąś specjalną rolę, czy po prostu upiększa scenę? Czy ma coś symbolizować, czy jest po prostu tłem? Dlaczego kręci się o nim tyle filmów dokumentalnych? Najbardziej prozaicznym powodem pokazywania jedzenia w filmach jest product placement, czyli lokowanie produktu. Zauważyć je można w wielu filmach, na przykład w E.T. Czekoladki Reese's w tej scenie odgrywają kluczową rolę. Elliot używa ich, aby wyciągnąć kosmitę z jego kryjówki i nawiązać kontakt. Jest to jedno z bardziej oczywistych przykładów lokowania produktu w znanym filmie. Attention, please. Let the feast begin. Uczta na rozpoczęcie roku w Harrym Potterze jest jednym z pierwszych tak efektownych przykładów magii, które widzi Harry. Robi na nim wielkie wrażenie, ale też pokazuje mu, że w Hogwarcie może czuć się bezpiecznie. W porównaniu do jedzenia, które jadł w domu Dursleyów, pokazuje poziom troski ze strony uczniów i nauczycieli, który jest o wiele wyższy niż jego wujostwo. Atmosfera podczas posiłku pokazuje nam, że teraz jego prawdziwy dom jest w Hogwarcie. Say, Percy, who's that teacher talking to Professor Quirrell? Oh, that's Professor Snape, head of Slytherin House. What's he teach? Potions. But everyone knows it's the dark arts he fancies. He's been after Quirrell's job for years. Hello? An important room, this. After all, it is a chocolate. Then why is the door so small? That's to keep all the great big chocolatey flavor inside. W Charlim i Fabryce Czekolady wszechobecne słodycze wprowadzają widza w świat fantazji i beztroski. W wielu scenach czekolada pokazana jest jako marzenie i zachcianka wszystkich dzieci. Wchodząc do fabryki, widzą krainę pełną czekolady, która wprowadza je w absolutny zachwyt. Zaczynają one próbować, czego tylko się da. Just keep very calm. Stowe was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created. W Ratatouille największym marzeniem szczura o imieniu Remy jest gotowanie. Jedzenie to motyw przewodni filmu. Odwraca negatywną i stereotypową percepcję szczura i pomaga zobaczyć go jako bohatera z uczuciami i ambicją. What? I am making ratatouille. Well, how would you prepare it? Widzimy, z jaką pasją bohater gotuje oraz ile przynosi mu to satysfakcji. Jedzenie jest nieodłącznym elementem przygód głównych postaci. Odzwierciedla też sukces Remiego jako kucharza, a na koniec filmu pomaga mu pogodzić się z długo niewidzianym ojcem. Ratatouille? It must be joking. Smażone zielone pomidory opowiadają o restauracji Whistle Stop, założonej przez dwie najlepsze przyjaciółki, Iggy i Ruth.
Obie mają za sobą traumatyczną przeszłość, jednak ich wspólny biznes jest dla nich ucieczką, nową szansą. W tej scenie możemy zobaczyć bitwę na jedzenie między przyjaciółkami. Pokazuje nam to, jak ważna jest dla nich restauracja i smażone zielone pomidory, które są ich wspólnym dziełem. Jedzenie, a raczej więź stworzona dzięki niemu, daje im nadzieję na lepszą przyszłość. Jedzenie w filmie może także pokazywać różnice między ludźmi, wynikające z charakteru, klasy społecznej czy zamożności. Przykładem tego jest legendarny Breakfast Club. Bohaterowie za karę muszą spędzić sobotę w szkole. Na początku nie odzywają się do siebie, ale później, podczas wspólnego posiłku, zaczynają się lepiej poznawać. Dzięki jedzeniu można zobaczyć, jak bardzo są różni, a mimo tego odkrywają, że w gruncie rzeczy są podobni do siebie. Rice, raw fish and seaweed. You won't accept a guy's tongue in your mouth and you're gonna eat that? Can I eat? I don't know. Give it a try. W francuskiej komedii romantycznej pod tytułem Przepis na miłość jedzenie pozwala głównym bohaterom, właścicielowi fabryki czekolady i mistrzyni wyrobów cukierniczych, na zbliżenie się do siebie. Oboje są bardzo nieśmiali, a czekolada jest dla nich idealnym pretekstem do rozmowy. Daje im możliwość nawiązania głębszej relacji, a później związku. Vous faites quelque chose jeudi soir? Non, mais par contre, je vous invite au restaurant. Moi? Ça pose problème? Non. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Être célèbre. Czekolada to historia założycielki sklepu z czekoladą, która przeprowadza się do niewielkiego katolickiego miasteczka. Sklep otwiera się podczas postu, co wywołuje oburzenie wśród mieszkańców. I choose an atheist. What's that? W jakimś czasie zaczynają jednak kupować czekoladki i przekonywać się do właścicielki. Czekolada jest pewną pokusą dla lokalnej społeczności. Symbolizuje w filmie naruszenie istniejącego porządku i niebezpieczeństwo złamania obecnych zwyczajów. Taka sama jest też główna bohaterka. Miła, otwarta na innych ludzi, ale i zupełnie inna od pozostałych mieszkańców miasteczka. W chłopcach z Ferajny jedzenie jest jedyną rzeczą pozostałą z normalnego życia w gangsterskim środowisku. Pomaga to bohaterom zachować chociaż część normalności. Później, kiedy idą do więzienia, jedzenie i gotowanie to jedyne wspomnienie z dawnego życia. Wspólne posiłki są namiastką życia na wolności. Pozwalają też zobaczyć widzom, że nawet gangsterzy czerpią tę samą przyjemność, spędzając czas przy stole.
Elegancka Audrey Hepburn ze śniadania u Tiffany'ego w otwierającej scenie pije kawę z papierowego kubka i zagryza ją drożdżówką, wpatrując się w klejnoty na wystawie luksusowego jubilera. Wyjątkowość tego zestawienia, jakim jest bułka i ekskluzywny sklep, jest idealnym wstępem do całego filmu, który jest oparty na kontrastach. Główna bohaterka jest prostytutką, a mimo to stara się zachować grację i elegancję. Jedzenie pomaga nam zobaczyć różnicę pomiędzy aspiracjami bohaterki, a szarą rzeczywistością jej życia. Jedzenie jest też tematem wielu filmów dokumentalnych. Ciekawym przykładem jest amerykański dokument o kucharzu z Tokio pod tytułem Jiro Shinya Sushi. Opowiada o Jiro, którego restauracja serwuje najlepsze sushi na świecie. Kucharza jednak nie zadowala dotychczasowy sukces i nadal szuka ideału. Wciąż stawia sobie nowe wyzwania, ale nigdy nie jest do końca usatysfakcjonowany swoim jedzeniem. W filmie pokazane jest ono jako coś wykwintnego i ekskluzywnego, czym należy się delektować i cieszyć. で自分たちでも例えばお寿司を作ってやってる。だけどまだあるんだろう、まだあるんだろうって上を見るわけでしょ。Pełni innym dokumentem, którego tematem jest jedzenie, jest Super Size Me. Ten film podchodzi do tematu jedzenia w trochę inny sposób niż Jiro. Opowiada o człowieku, który mimo przeciwwskazań dietetyka zdecydował się na żywienie się tylko fast foodem przez miesiąc. Film pokazuje codzienne zmagania bohatera z jedzeniem, które powoli go wyniszcza. Tu widzimy jedzenie jako coś prostego i sycącego, po przystępnej cenie. Wszystkich na nie stać i nie jest wcale ekskluzywny. Jest po prostu czymś, co jest potrzebne do przetrwania. Double quarter pounder with cheese. More calories than anything. There it is. A little bit of heaven. I'm dying. Oh god, that's so nasty. Oh, it's making me puke. Orange is the New Black to serial o więzieniu dla kobiet, w którym jedzenie jest walutą. Więźniarki są mocno podzielone ze względu na kolor skóry, wiarę czy władzę lub jej brak. Po tym jak główna bohaterka, Piper, wchodzi w konflikt z szefową kuchni, Red, w ramach kary jest przez nią głodzona przez kolejne kilka dni. Znajduje na przykład zużyte tampony w swoich kanapkach. Brak jedzenia jest tu formą kary, wyznacza też pozycję wśród osadzonych. Podobne ujęcie kwestii jedzenia jako nagrody lub kary widzimy w polskim filmie Body Ciało. Opowiada on o różnych ludziach, m.in. o anorektyczce, która traktuje przymus jedzenia jako karę. Jedzenie jest pokazane jako coś złego, czego bohaterka bardzo nie chce robić, mimo że musi. Nie rób sobie, zajmuj to. W serialu Hannibal jedzenie pełni znaczącą funkcję. Potrawy są zazwyczaj najlepiej oświetloną rzeczą na planie, nawet twarze aktorów są często ukryte w cieniach. Dania świetnie prezentują się na talerzu i są zawsze pokazywane elegancko i schludnie, podobnie jak dr Lecter w trakcie ich przygotowywania. Już sama perfekcja tych dań sprawia, że widz zaczyna odczuwać dyskomfort, pogłębiany jeszcze bardziej przez fakt, że wie, z czego są zrobione potrawy, w przeciwieństwie do większości bohaterów serialu. Reżyser pragnie wywołać obrzydzenie u widza, co udaje mu się właśnie dlatego, że potrawy z ludzkiego mięsa są pokazywane jako tak perfekcyjne, a Hannibal tak widocznie czerpie radość z ich spożywania.
Now, tell me, what's your pleasure? A la carte? Dinner? Aha! Okay. Hey, Joe! Pucci, he says he wants two spaghetti a speciale, heavy on a meatball. Tony, dogs don't talk. He's a talker to me. Okay, he's a talker to you. You the boss. Mamma mia, mangiare you can ever sit here. Now, here you are, the best spaghetti in the town. Jedzenie jest też często wykorzystywane w filmie jako metafora miłości lub pożądania. Czasem bardzo niewinnie, jak w Zakochanym kundlu, w jednej z najbardziej znanych disneyowskich scen z udziałem jedzenia. Jedzenie w tej scenie pomaga zrozumieć konwencję randki. Uczłowiecza psy i daje im wymówkę dla pocałunku. Gdyby nie jedzenie, widz nie widziałby romantyzmu tej sytuacji. With your loved one, you'll find an enchantment here. The night will weave its magic spell when the one you love is near. Czasami bardziej odważny, jak kiedy Harry poznał Sally. W jednej z bardziej kultowych scen główna bohaterka przy lunchu nie tylko udowadnia Harrym, że kobiety doskonale udają orgazm, ale przy okazji szokuje całą klientelę restauracji. Moment ten przeszedł do historii kina, szczególnie ze względu na zwieńczający go żart. Kobieta przy stoliku obok zamawiająca to samo. To subtelne zestawienie czegoś, co można łatwo i prosto zamówić, z czymś, co nie jest takie proste do otrzymania na zawołanie, mimo że może podobnie pożądane. I'll have what she's having. Mm-hmm. Wielkie Żarcie to film, w którym widać dużo mroczniejsze związki między jedzeniem i cielesnością. To historia czterech mężczyzn, którzy postanawiają umrzeć z przejedzenia. Na wielogodzinne uczty zapraszają też prostytutki. W filmie kompletnie oddają się swoim żądzom, co ma tragiczne skutki. Widz może zobaczyć ciemną stronę ludzkich instynktów i to, co dzieje się, kiedy oddajemy się swoim pragnieniom bez granic. Non. Pardon. Ça va mieux? J'ai froid. Jedzenie w filmach może mieć wiele funkcji i odgrywać wiele ról. Czasem jest tam tylko tłem, innym razem pełni główną rolę. Zdarza się, że jest tam tylko dla zreklamowania czegoś produktu, ale w większości przypadków ma coś symbolizować lub dać widzowi okazję do głębszych przemyśleń.